I w ogóle kto nam te złośliwości czyni? Wy, które całe życie jesteście na diecie rotacyjnej. Gdzie się nie obrócicie, tam coś zeżrecie. Znam kobiety, które są na trzech dietach naraz, bo się jedną bidulki nie najadają. Naprawdę. Ale chciałem panią uspokoić, co już sobie w internecie doczytałem, że prawdziwy problem z otyłością jest wtedy, jak człowiek sobie kupuje hula hop i ono pasuje. To jest ta lampka ostrzegawcza. Wcześniej naprawdę nie ma żadnego problemu. Idziemy dalej. Kolejny, słuchajcie, kolejny stereotyp, że kobiety nie kłamią. Nie? A kto udaje orgazmy? No bo chyba nie my. My nawet nie mamy takiej możliwości, żeby udawać. Przynajmniej ja. No oczywiście nie wiem, jak jest w Europie, ale przypuszczam, że jest podobnie. Tylko ja w ogóle, dziewczyny, nie wiem, po co wy to robicie, po co wy udajecie. Nas to nie obchodzi. Naprawdę. Nas interesuje nasz orgazm, nie wasz. Pogódźcie się z tym. Słuchajcie, ale żeby nie było, że ten monolog i ten program jest taki szowinistyczny, taki antykobiecy, absolutnie nie. Wy macie całą masę, całą plejadę fantastycznych cech. Nie wiem, weźmy pierwszą z brzegu. Łagodzicie obyczaje. Naprawdę. Przy was faceci łagodnieją. Przepraszam bardzo, nie wiem, co się dzieje. Czy to jest jakiś wiec kobiet, tak? Okej, wracamy do kobiet. Przy was faceci łagodnieją, naprawdę. Dlatego ja uważam, że każdy polityk w Polsce, na świecie powinien mieć żonę, kochankę, dziewczynę, żeby z nią żył, żeby z nią mieszkał, żeby zobaczył, jak to jest. On wtedy wszystkie frustracje by załatwiał w domu, słuchajcie, nie wynosiłby tego na zewnątrz. Nie wiem, weźmy pierwszego z brzegu polityka. Kogo tam możemy wziąć? Nawet dziecko to powiedziało, słuchajcie. Uwielbiam ten moment, to jest niesamowite, bo ja jeszcze nic w sumie nie powiedziałem. Nic nie zasugerowałem, a i tak wszyscy myślimy o jednym facecie, nie? To jest niesamowite. Ale to też świadczy o tym, jaką on ma rangę w polskiej polityce, proszę państwa, prawda? Także tu już dziecko powiedziało, to będzie na dziecko. Jak Jarosław Kaczyński, tak na twoją odpowiedzialność. Ja od tego umywam ręce. Gdyby pan Jarosław miał żonę, no to już by było fajnie, ale już państwu pokażę, jakby to w domu wyglądało, żona by go wołała. Jarek, proszę, daj do mnie pozwolić. Chociaż nie, to by inaczej wyglądało. Jarek, proszę, daj do mnie pozwolić. Jakby co, to przez tego chłopca. Jarek, zostaw kota i chodź. Jarek, czemu ty się znowu tego owsiaka czepiasz? Czemu wy się znowu tego wośku czepiacie? Zobaczysz, zachorujesz i też będziesz potrzebował inkubatora. Już, po sprawie. Taka piłka. A. I tak jeszcze, wracając do kobiet, wam, drogie panie, chciałem jedno powiedzieć i to wam już naprawdę pójdzie w pięty. Kobiety, kochamy was. Bez was nasze życie nie miałoby sensu. Dzięki.